Cześć, witajcie na kanale Milion pomysłów na minutę. Dziś na naszym stole QBRICK One 200 Vario, a w nim mobilny ozonator. Zapraszamy. Zapraszamy. To był jeden z moich pomysłów, przyznam szczerze, jeśli chodzi o wykonanie tego ozonatora. Ze względu na to, że ozonowanie stało się dosyć modne w dobie pandemii, tak? Tak jest. Ozonowaliśmy w celu odkażania. Ja wcześniej ozonatora używałem do innych rzeczy, do usuwania zapachów, tak żeby na przykład po skończonym remoncie nie było czuć tej całej chemii, która została użyta, wstawiało się ozonator. Ozonowało, klient wchodził, wszystko ładnie pachniało, ładnie wyglądało. Możecie kojarzyć ozonowanie również z zabiegu ozonowania samochodów, z wilgoci, która jest w środku zebrana i wszystkich bakterii i nieczystości, które rozwijają się poprzez tą wilgoć. Dodatkowo ozonowanie używa się na przykład do usuwania grzyba ze ścian. Tak jest. No i do wielu różnych innych historii, nie tylko do celów medycznych. Do tej pory sposób, w jaki ja używałem ozonatora, był co najmniej druciarski. Bo miałem po prostu generator ozonu, który był podłączany po prostu bezpośrednio pod gniazdko, zanim stał wentylator i tyle, nie? To rozwiązanie, które zostało wymyślone, zostało troszeczkę zmienione. Tu została zastosowana pokrywa Vario, akurat w tym wypadku ze względu na to, że coraz bardziej rozwijający się system Pro będzie dosyć popularny, zwłaszcza w rozwiązaniach, z których my zaczynamy coraz bardziej korzystać. W związku z tym stwierdziłem, że Vario będzie najlepszym rozwiązaniem. I mamy kilka kolejnych projektów, przeróbek i chcemy też wejść trochę w system Pro, także aby to było wszystko kompatybilne z sobą. Dokładnie. No i co? Myślę, że nie będziemy tutaj jakoś bardzo mocno przedłużać, bo chciałbym Wam pokazać, jak to w ogóle wygląda. Ja biegnę za kamerę, a Jacek bierze się do prezentacji. Zapraszam. Jeśli chodzi o ozonator, to on jakoś bardzo mocno nie zmienił zewnętrznego wyglądu samej skrzyni, poza tym, że pojawiły się tutaj z przodu grille. Grille od wentylatorów, ze względu na to, że wymyśliliśmy, że najlepiej będzie zastosowanie przedmuchu na wylot. W związku z tym, zarówno z przodu, jak i z tyłu znajduje się wentylator, na którym jest założona taka siatka filtrująca, która nie pozwala, żeby się dostał większy syf do środka, a jeszcze na tej siatce dodatkowo grill. I to jest tak na dobrą sprawę największa i najbardziej widoczna zmiana, jeśli chodzi o budowę zewnętrzną. Natomiast jeśli chodzi o bok, to tutaj zastosowaliśmy standardowe gniazdko komputerowe z klapką. Udało się znaleźć takie gniazdko z klapką, co jest w ogóle fajnym rozwiązaniem, bo też z daleka tego bardzo widać nie będzie. No ale my tu gadu-gadu, a wypadałoby, żebyśmy zajrzeli do środka. Jak wygląda serducho tego urządzenia? Tak jest. Ozonator zajmuje praktycznie całą powierzchnię skrzynki i w środku mamy tak. Zaczynamy od prawej strony. 15 metrów przewodu komputerowego, zakończonego standardowym wtykiem komputerowym. Oczywiście to może być mniejsza długość, ja wymyśliłem sobie 15 metrów, żeby dodatkowo nie rozwijać zupełnie bez sensu przedłużacza. Wiadomo, zdarza się, jeśli używamy to, tak jak Jacek wspomniał, po remontach, no to mamy pusty pokój, czasem mamy duże pokoje, więc żeby nie było problemu z rozwijaniem przedłużaczy i dodatkowych kabli, mamy wszystko w jednym i nie ma problemu. Jeśli chodzi o środek, to mamy generator ozonu. Jest to generator ozonu 20 gramów na godzinę, którego koszt średnio na Allegro to jest 80 kilka złotych, więc myślę, że rozwiązanie całkiem fajne. Do tego zastosowaliśmy w celu wymuszenia przedmuchu dwa wentylatory. Jeden wciąga powietrze, akurat ten wciąga, ten dolny wyciąga to nasze powietrze. Są to wentylatory 80 mm na 230, czyli nie musieliśmy stosować żadnych dodatkowych przejść, przejściówek ani żadnych innych historii. Natomiast jeśli chodzi o najważniejszą część, czyli o nasze sterowanie, to ja to sobie wymyśliłem w ten sposób. Mamy dwie możliwości uruchomienia. Jest to zarządzanie przez Sonoffa. Tak jak widzicie, jest tutaj zastosowany w środku Sonoff Basic, czyli możemy zarządzać przez internet, wrzucamy sobie router albo łączymy się z internetem, który jest gdzieś tam na miejscu i uruchamiamy zarówno jak i wyłączamy poprzez aplikację w telefonie lub ewentualnie, tak jak widzicie tutaj, jest to kontroler czasowy na szyny DIN. Natomiast te dwa urządzenia nie mogą działać w jednym czasie, w związku z tym zastosowane zostały dwa bezpieczniki, które jednocześnie są włącznikami i każdy z nich ma osobną kontrolkę fazy, żebyśmy wiedzieli, co w danym czasie zostało uruchomione. Wystarczy na to tylko i wyłącznie spojrzeć. Ten programator czasowy jest naprawdę fajnym rozwiązaniem, da się tutaj wszystko fajnie ustawić, więc nie ma najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o uruchomienie urządzenia, to w tym wypadku wybieramy Sonoffa. Jak widzicie, zapala się kontrolka, mam nadzieję, że to będzie widać. Sonoff się uruchamia i mamy możliwość zrobienia po prostu uruchomienia przez internet, czyli opuszczenia pomieszczenia, bo pamiętajcie, że ozon w dużej ilości dla nas jest dosyć toksyczny i może nas boleć głowa i mogą wystąpić różne inne dolegliwości, więc to zarządzanie jedno i drugie jest po prostu fizycznie najbezpieczniejsze. Sonoffa możemy też uruchomić ręcznie, u góry znajduje się przycisk, zapraszam do filmu o Basicu, to tam możecie sobie to zobaczyć. Już słyszycie, że ozon jest generowany, uruchomiły się również wentylatory. Wyłączamy, już czuć ten charakterystyczny zapach. Mimo że czuć charakterystyczny zapach i jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, nie chcemy za bardzo ryzykować, więc tylko krótka prezentacja. Teraz czuć. Tak jest. I wyłączamy zasilanie, możemy uruchomić czasówkę, zaprogramować zegar. Tyle. Tak jak mówiłem, dodatkowo do tego możecie zastosować po prostu, tu jest taka mała przerwa, w którą możecie wsunąć większość z routerów, które standardowo występują na rynku, takich mobilnych. Jeśli chcecie korzystać z własnego internetu, warto mieć ze sobą te ściereczki. Na temat korzystania z samego ozonu, wad, zalet i tak dalej znajdziecie masę materiałów w sieci, więc tutaj nie będziemy się teraz nad tym rozgadywać. Jeśli będziecie chcieli, może na ten temat powstać po prostu osobny materiał. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie zostawiać precyzyjnej elektroniki, nie wystawiać na działanie ozonu, nie zostawiać zwierząt, roślin, ani innych rzeczy, które mogą po prostu od nadmiaru ozonu zginąć. Ja jeszcze chciałbym nadmienić dwie rzeczy, że po pierwsze z ozonowania należy umieć korzystać, więc poczytajcie sobie na ten temat, jeśli w ogóle macie zamiar się w to pobawić, żebyście nie zrobili krzywdy sobie, swoim zwierzątkom domowym, roślinom i innym rzeczom, które mogą ucierpieć wskutek działania tego sprzętu. Dokładnie. Druga strona medalu jest taka, że musicie pamiętać, że robicie rozdzielnicę elektryczną. My oczywiście zastosowaliśmy wszystkie akcesoria marki Legrand, które zostały skręcone śrubokrętem z dynamometrem standardowo, tak jak zaleca producent, na 2,5 N. Więc to też musicie mieć tego świadomość, że jeśli bawicie się z elektryką i robicie coś takiego, to róbcie to porządnie. Nie na oko, bo na oko to chłop w szpitalu umarł. Tak jest. Zostawiacie urządzenie, to jest bardzo ważne akurat w tym wypadku, zostawiacie urządzenie samo w sobie i wychodzicie, bo nie możecie tam przebywać, chyba że macie maskę do ozonowania, natomiast to już jest dużo większy wydatek. Dokładnie, w związku z tym musicie pamiętać o tym, że zostawiacie urządzenie samo w sobie i ono musi być po prostu fizycznie bezpieczne i dobrze zrobione. I najważniejsza rzecz, że jak skończymy ozonować przykładowo pomieszczenie, to nie wchodzimy bezpośrednio po skończonej pracy tego urządzenia. Tak jest. No są ludzie, którzy to też powiedzmy, żeby nie było, że tam przyginamy w jakiś bardzo duży sposób. Są ludzie, którzy bardzo szybko chcą wejść do pomieszczenia, które było ozonowane, w związku z tym wchodzą na bezdechu, żeby szybko otworzyć okno i wychodzą z powrotem. Wtedy po około 20-25 minutach, w zależności od gabarytów pomieszczenia, możemy do tego pomieszczenia bezpiecznie wejść i nie odczuwać skutku zbyt dużej ilości ozonu. Jeśli nie chcemy otwierać takiego pomieszczenia albo nie mamy takiej możliwości, to musimy zostawić pomieszczenie samo sobie na minimum 3 godziny, żeby ten ozon się nam rozpadł. I wtedy możemy bezpiecznie wejść. Tyle myślę. No to jakby cała filozofia używania ozonu. To nie jest jakieś bardzo mocno skomplikowane urządzenie. My troszeczkę wybajerzyliśmy sterowanie, tak? Tak jest, bo mamy dwie funkcje. Równie dobrze w momencie zastosowania przykładowo tylko programatora czasowego możemy też, nie musimy się aż tak mocno bawić, możemy po prostu zastosować moduł ozonowania, wentylatory, wszystko popodłączać i mieć normalne gniazdko bez całej tej rozdzielnicy i stosować programator czasowy wpinany do gniazdka bezpośrednio. Tak przykładowo. Jest, co znacząco obniży nam koszty, żebyście też mieli świadomość budowy sprzętu. Tak jest, albo jeśli chcemy zastosować już ze spiętą rozdzielnicą wszystko, żeby wyglądało ładnie, możemy zastosować na przykład rozdzielnicę sześciomiejscową, co daje nam to, że w tle dajemy tylko bezpiecznik, kontrolkę i przykładowo programator. I takim anegdotką może być, że sześciopolowa obudowa mieści się w miejscu z oryginalną przegrodą. Ale jest jedna ważna uwaga, o której musicie wiedzieć. Sonoff Basic na montażu na szynę DIN zajmuje więcej niż 2 DIN. Tak jest. Jest to nawet, tak jak mierzyliśmy, ponad 2,5 DIN. Musimy mieć 3 standardowe miejsca zostawione, żeby Sonoff się bez problemu zmieścił. Oczywiście mówimy o tym adapterze, podstawce Sonoffa do szyny DIN. Tak jest. Która myślę, że dla własnego bezpieczeństwa i w sumie dla naszej wygody po prostu zastosowaliśmy, żeby mieć pewność, że to się nie rozpadnie i nie odklei gdzieś tam w trakcie. I myślę, że to tyle. Tak jeszcze jedynie co to cena takiego urządzenia, ile nas wyszło. Dokładnie. Całość w takim zestawieniu, jak wygląda to w tej chwili, czyli zarówno skrzynka, jak i cała rozdzielnica oraz dosyć długi przewód, bo nie oszukujmy się, można było zastosować krótsze przewody i zwykły przedłużacz, co też miałoby tam wpływ o kilkadziesiąt złotych na obniżenie wartości jakby całego tego projektu. Tutaj wyszło nam to około 520 zł za całość, więc no nie zabija to i na pewno jest to cena dużo niższa niż przemysłowe ozonatory, które gdzieś są tam dostępne w sprzedaży. Z tym, że większość tych przemysłowych ozonatorów od 10 tysięcy w górę musicie pamiętać też o tym, że jest bezpieczna dla elektroniki. Przy zastosowaniu tego ozonatora w swoim domu musicie telewizor, komputer i całą tam inną elektronikę, którą w domu macie, zabezpieczyć przynajmniej poprzez szczelne owinięcie folią, ponieważ ozon działa również na precyzyjne układy elektroniczne. Zgadza się. I co? I tym optymistycznym akcentem my się będziemy kończyć. Myślę, że wiecie już wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcamy do zadawania ich w komentarzach pod filmem. Obudowa jest identyczna jak w prezentowanym wcześniej przedłużaczu, więc jeśli chodzi tam o wysokość, wymiary, wszystko podawaliśmy już wcześniej. Tutaj nie będziemy się rozdrabniać nad tym. Tak jest. Przy zastosowaniu tej obudowy z elektroplastu, którą my używaliśmy, która ma płaski wierzch, możecie również zastosować pokrywę typu Basic z wytłoczkami na kubełki, które jakby nie będzie zawadzać. Tak? Przy innych obudowach, zwłaszcza tych półokrągłych, będziecie bardzo często musieli się pozbyć po prostu tej wytłoczki z Basica. Przy czym pamiętajcie też, że różnica pomiędzy Basiciem a Vario to jest około 20 zł, więc no to też ma jakiś tam wpływ na cenę całości. Pamiętajcie o czyszczeniu ozonatora spirytusem co jakiś czas, tak? Tak jest. Tyle myślę. I co? I zapraszamy Was oczywiście standardowo na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli na wszystkie social media oraz do grup facebookowych. Zapraszamy na niedzielne live'y, które staramy się, aby były o 20 standardowo. Tak jest. A tymczasem my będziemy kończyć. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć. Cześć.